Kościół jako przykład tego, że świętość jest możliwa, podaje nam dzisiaj świętą Jadwigę Śląską. Żyła na przełomie XII i XIII wieku i pomimo tego, że żyła na dworze, miała ogromną władzę, nie straciła swojego chrześcijańskiego oblicza i potrafiła dla swoich podwładnych, mimo władzy, którą sprawowała, być człowiekiem, siostrą, być przykładem świętości. Prośmy dobrego Boga za naszych rządzących, by pomimo tego, że mają różne możliwości wpływu, nie wykorzystywali ich i różnili się od innych władców, którzy nie są chrześcijanami, żeby ci, którzy są w naszym kraju, byli ludźmi, którzy naprawdę wyróżniają się pięknym, świętym życiem, a nie tylko należą do jakiejś części, która jest uważana za chrześcijańską. Prośmy, by swoim przykładem, tym, co mówią, byli dla nas środkiem budowania się, byli autorytetem nie tylko politycznym, ale i duchowym. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo, każdy, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, dzisiejsze słowo chciałbym zacząć od pewnej trudności, którą miałem wchodząc w dorosłe życie, mniej więcej około 21 roku życia, które, gdy dzisiaj patrzę z perspektywy czasu, to albo ja jakoś źle słuchałem, albo mi źle głoszono Ewangelię. Chociaż chodziłem do kościoła bardzo często i z chęcią słuchałem kazań, dokształcałem się, ale jakoś chyba źle słuchałem, albo jakiś błąd nastąpił w przekazie wiary. Ponieważ mniej więcej w tym właśnie czasie, kiedy zaczęła się dorosłość, postawiono mnie przed dosyć trudną tezą, a mianowicie, że nie pójdę do nieba z tego powodu, że jestem dobrym człowiekiem. Czyli jeżeli przejdę przez życie robiąc dobre rzeczy, to nie jest powód mojego pójścia do nieba. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że to nie jest powód twojego pójścia do nieba. Że można być dobrym człowiekiem i nie pójść do nieba. Można być najlepszym człowiekiem. Można być jak święty i nie pójść do nieba. I ta myśl delikatnie, albo i bardzo mocno zburzyła mój świat. Bo gdy zdałem sobie sprawę, że przychodzę pod bramę do nieba i no jest jakaś forma tam egzaminu z tego mojego życia, no to skoro nie mogę Bogu przedstawić tego, co dobrego zrobiłem, no to co mi zostaje? Co zostaje jako kontrast do mojej głupoty, do moich grzechów, tego, co jest złe we mnie? Kto będzie po mojej stronie, żeby zaświadczyć, że pomimo jego słabości to jest ma miejsce w niebie? Co jest tym, co przeważy szale, bracie i siostro? Wtedy zostało mi ogłoszone, że to
śmierć Jezusa Chrystusa, Jego przebaczenie, Jego zmartwychwstanie jest tym, co otworzyło mi drogę do nieba. Czyli do nieba nie idą dobrzy ludzie. Do nieba idą ludzie, którym przebaczył Jezus. Albo inaczej jeszcze, do nieba nie idą dobrzy ludzie, tylko ludzie, którzy odpowiedzieli pozytywnie swoim życiem na przebaczenie Jezusa. Nie ma różnicy, ile się ciągnie za tobą, jakie złe życie miałeś. Nie ma różnicy, bo jeżeli obmyjesz swoje szaty w krwi baranka, to jest dla ciebie obietnica życia wiecznego. Po prostu. Po prostu. Jezus przebacza grzechy. Jego krwią jesteśmy w stanie mieć życie wieczne. I moi drodzy, w takim razie, co z tymi dobrymi uczynkami? Co z tym naszym dobrym życiem? Po co się starać? A mianowicie odpowiedź mamy dzisiaj w Ewangelii. Mówi się, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest nie wierzyć, że Bóg sobie poradzi. Jakby zamknąć, związać Bogu ręce. Nie da rady. I trochę tak jest, moi drodzy, ale jeszcze szerzej patrząc. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest wtedy, kiedy Bóg mówi, przebaczyłem ci grzechy, zapraszam do nieba, a ty mówisz, mi się nie da przebaczyć. Jestem takim człowiekiem, takie zrobiłem złe rzeczy, że mi się nie da przebaczyć. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu właśnie. To jest związanie rąk Bogu. Bóg chce cię wpuścić do nieba, a ty nie czujesz się godny tego, żeby pójść do nieba, bo miałeś życie, jakie miałeś. I teraz nasze, w cudzysłowie, dobre życie, jego fundamentem jest to, że twoja godność wynika z tego, że jesteś dzieckiem Boga, a nie z tego powodu, że robisz dobre rzeczy. Bo dobre rzeczy w naszym życiu wynikają z tego, że jesteśmy dziećmi Boga. To jest fundament. Jeżeli masz godność dziecka Bożego, czujesz, że twoja wartość nie wynika z tego, jak jesteś inteligentny, ile masz pieniędzy, co dobrego zrobiłeś, tylko wynika z tego, że jesteś pełny Ducha Świętego i reagujesz, jakby pozwalasz, żeby przepłynęła ta łaska przez ciebie. Wtedy jest dla nas droga do nieba. Wiara najpierw, a potem życie, które wynika z wiary. I bracie i siostro, na koniec chciałbym ci podać pewien przykład, który bardzo porusza moje serce, jest dla mnie bardzo ważny, a mianowicie pewien młody mnich poszedł kiedyś na pustynię ćwiczyć się, być mistrzem duchowym. No i pierwszego dnia swoich duchowych ćwiczeń, kiedy już zamieszkał ze swoim mistrzem, ze swoim Abba, zapytał się, no co mam robić, żebyś się uświęcić. A on mówi, masz tu koszyk i będziesz przynosił wodę z rzeki do pustelni. No i on ochotnie poszedł, wziął ten koszyk i tak nosił. Ale zanim od rzeki wrócił do pustelni, no to wiadomo, że z koszyka wiklinowego no dużo wody nie zostało w tym koszyku. Albo i całe nic. Ale jestem grzeczny, posłuszny ojcu, będę chodził. I chodził tak tygodniami. Pewnego dnia wziął koszyk do ręki, rzucił go o ziemię. Wkurzył się po prostu porządnie, bo zobaczył, że robota jest bez sensu. I mówi, ojcze, z całym szacunkiem, ale to jest bez sensu, to jest głupie. Po co ja mam to robić? Po co ja mam nosić w tym dziurawym koszyku wodę? A ten ojciec mu powiedział, być może dużo wody nie przynosisz, ale patrz, jaki koszyk jest czysty. I tak trochę, moi drodzy, jest z Duchem Świętym i nami, że być może masz się za osobę, która mogłaby więcej dobrego zrobić, która się nie nadaje do nieba, ale Duch Święty w tobie działa i cię oczyszcza. I te sakramenty, to słowo codzienne. Zdziwisz się, że pewnego dnia na bramce w niebie
będziesz mile widziany. Przyjmą cię do nieba z uśmiechem. Kiedy was ciągnąć będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Piękne słowa, które usłyszymy dzisiaj w Ewangelii. Są to słowa, które nam wszystkim przypominają. Nie jesteś sam. Jest Duch Święty, którego Bóg chce nam dać wtedy, kiedy stajemy przed różnymi trudnymi sytuacjami w naszym życiu. Wtedy, kiedy ktoś nas będzie pytał o wiarę, kiedy będzie trzeba dać świadectwo, warto zwracać się do Ducha Świętego i modlić, przyzywając Jego, tak aby doświadczyć Jego łaski. Myślę, że wszyscy tutaj, może z wyjątkiem Jasia, mamy już bierzmowanie, więc ten wielki dar, który otrzymaliśmy, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Po to, aby mógł nas wspierać w naszym życiu. Duch Święty prowadzi nas też do świętości. Dzisiaj mamy dwóch świadków wiary, świętości. Pierwszym jest święta Jadwiga Śląska, która żyła na przełomie XII i XIII wieku. W młodym wieku została żoną księcia Henryka Brodatego, z którym miała aż 7 dzieci. Dzielnie wspierała swojego męża w sprawach rządów, zabiegając o pokój, niosąc pomoc cierpiącym niedostatek. Była dobrą żoną, dobrą panią. Troszczyła się także o życie duchowe swoich poddanych, fundując wiele kościołów i klasztorów, a ostatnie lata swojego życia spędziła w klasztorze Cysterek w Strzebnicy. Tam ją jej dzieci odwiedzały, swoją mamę, zakonnicę. Piękny przykład wiary. Taki sam przykład wiary, ufności, wierności Bogu aż do śmierci dał nam Karol Wojtyła, którego 43. rocznicę wyboru na stolicę Piotrową dzisiaj wspominamy. To był 1978 rok.